No, proszę Państwa, bardzo proszę zajmować miejsca, bo chciałbym już zacząć sesję. Także no, otworzyć trzeba na stojąco. Otwieram 8. sesję Rady Powiatu Bartoszyckiego. Sesja została zwołana na wniosek zarządu w trybie artykułu 15 ustęp punkt 7 i oczywiście porządek obrad został zaproponowany przez zarząd i po prostu teraz spróbujmy stwierdzić prawomocność obrad na początku. Bardzo proszę pana sekretarza o stwierdzenie kworum. Powoli, tak, pan sekretarz debiutuje dzisiaj, także proszę o wyrozumiałość, że trochę czasami to wolniej potrwa, ale mam nadzieję, że damy radę. Jeszcze pan Mirosław Figat, pan Bartłomiej Hilmanowicz jeszcze, pan Stapa już, pan Zduniuk jeszcze, panie Ryszardzie. Panie Ryszardzie, bardzo proszę. Jeszcze ale tego nie widać na tablicy. Pan Hilmanowicz i pan Zduniuk jeszcze. Pan Hilmanowicz jest, pan Zduniuk jeszcze. Jest, dobrze. Czyli stwierdzam, że obecnych jest 15 radnych. Dwóch radnych jest nieobecnych, pan radny Szyszka i pan radny Pająk. Więc stwierdzam, że sesja jest w stanie podejmować uchwały, które mamy dzisiaj w planie. Porządek obrad wygląda wobec tego następująco. Ja przedstawię, czyli otwarcie obrad 8 sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego, to już zostało dokonane. Stwierdzenie prawomocności obrad również to zostało dokonane. Podjęcie uchwał w sprawach A. Deklaracji przystąpienia powiatu do realizacji inwestycji samorządu wojewódzkiego w zakresie budowy i modernizacji dróg publicznych z udziałem innych samorządów. B. Określenie zadań i przeznaczenie środków PFRON na 2019 rok. Punkt 4. Zamknięcie obrad 8 sesji Rady Powiatu. Przystępuję wobec tego do punktu 3, czyli podjęcie uchwał w sprawie. Wszystkie uchwały Państwo oczywiście otrzymali i deklaracja przystąpienia powiatu do realizacji inwestycji samorządu wojewódzkiego z zakresu budowy i modernizacji dróg publicznych z udziałem innych samorządów. Jest to, proszę Państwa, deklaracja samorządu. Sprawa dotyczy mostu. Jeśli nie zobaczę uwag, przystąpię do przegłosowania tej deklaracji. Nie widzę uwag, wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za deklaracją o przystąpieniu powiatu do realizacji inwestycji samorządu wojewódzkiego z zakresu budowy i modernizacji dróg publicznych z udziałem innych samorządów. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pan Wiesiu Kurach za. Tak, tak. Stwierdzam, że deklaracja została przyjęta jednogłośnie. Kolejna uchwała dotyczy określenia zadań i przeznaczenia środków PFRON na 2019 rok. Również uchwałę to Państwo otrzymali. Jeśli nie usłyszę żadnych uwag, też przystąpię do przegłosowania.
Skoro nie widzę, wobec tego przystępuję do przegłosowania tej uchwały. Kto z Państwa jest za określeniem zadań i przeznaczeniu środków PFRON na 2019 rok? Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Za było 15, przeciw nie było, wstrzymujących się nie, dwie osoby nieobecne. Stwierdzam, że jednogłośnie uchwała została przyjęta. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam obrady 8 sesji Rady Powiatu Bartoszyckiego. Dziękuję bardzo. I ja bym już poza...